wszystkich w ósmej części Let's Play Wiedźmin. Przypominam, że ostatnio zabiliśmy tutaj utopcę i dowiedzieliśmy się, kto chciał kupić te towary. Może... Nie... Ale jeszcze troszkę... O, coś takiego. Kto chciał kupić te towary od naszego handlarza. Jak się nazywał ten... No zaraz dowiemy się, bo zapomniałem, jak on się nazywał. To był oczywiście Skojatel. Niestety nie zgodziliśmy się na to, żeby kupili te towary. No przykro mi, ale ja akurat nie popieram Skojatel. A, Haren. To był ten kupiec Haren. Tak jest. Robi bardzo kiepskie interesy. Szczerze muszę mu powiedzieć. O, fuck. Skończyło mi się miejsce. To jest? Brak miejsca w ekwipunku, no po prostu super. Coś bym chciał tutaj wypieprzyć, ale nie bardzo wiem co. O, dobra, dobra. Jest gitara, posortowałem. No, Haren. Wiedźminie? No. Tak, zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji spotkałem elfy. I co ty na elfy? To? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Oj, nie udawaj. Spodziewali głupiego. Się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki. Młodzi inni ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Ta, no, jeśli co, mnie co, wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, wiedźminie, a przy okazji... Nie żyją. Co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zabiłeś ich? Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na utopce. Nie tak będę jest. Się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Czekam cały czas. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś no ich załatwił. Bardzo dobrze. No. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Popytam. Może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Dobra. Okej, nowy poziom. Zajebiście. 200 orenów. Super. Czyli mamy już ponad 300. Bardzo dobrze. Wiedźminie? Tak. A masz jakąś pracę? Masz jeszcze jakąś pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miśku. Okej, czemu by nie? Zawsze trochę bez zbędnych pytań. Okej. Daj tę paczkę. Zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. No dobra. Chciałbym troszkę, stary, odpocząć. Tak, no i co my tutaj chcemy zainwestować, co? Krwawienie plus 15, a to już mamy. A coś tutaj, nie no, ze znaków prawie nie korzystam, ale... Może... Może, czemu by nie? Czemu by nie? Tak, dajmy sobie... O, tutaj. A czemu nie mogę z tego skorzystać? Szansa na ogłuszenie też się przyda, ale nie teraz. A inteligencja, co tutaj nam daje? Znaki, nie, może na razie to sobie odpuścimy.
Nie. Parowanie plus 10, to jest fajne. Myślę, że damy sobie krwawienie. Ta, niech będzie. Tutaj na pewno. I tutaj damy sobie obrażenia. Tak jest, no i to by było na tyle. Mamy odpocząć, tak? No to godzinka wystarczy. No i dobra, no i ruszamy dalej w drogę. Co tam czeka na nas? Na razie może wyjdźmy stąd. Chodźmy na dwór. Przydało, może trzeba było się przespać do nocy? A może nie? Co, jak przejdziemy tędy, to gdzie my będziemy? Czekajcie, chodźmy może tędy, tutaj wybrzeżem. Zobaczymy, gdzie dojdziemy w ogóle. Przydałoby się kupić jakieś księgi i posprzedawać te, co mamy. Chyba do tych gulach to by się przydało na pewno. I możemy się przespać też do nocy, tylko czekajcie. Nie. Aha. Dobra. Aha. Właśnie. Jeszcze do wielebnego po nagrodę też musimy się udać, ale to przy okazji. To przy okazji. Ciekawie, ile nam zapłaci, chyba 100 orenów, co? Most kupiecki, a tam czasami nie wiem, czy nie spotkamy tego. O, tutaj nas jeszcze w ogóle nie było. Też tego jednego z ważnych. Nie wiem, jak on się nazywa. Fuck. Był taki, nie wiem, czy on czasami tutaj nie stoi. Co by już miał kontakty w straży. Był chyba strażnikiem, coś takiego. Tak, Mikul, właśnie. O niego chodzi. Zobaczymy, czy ma dla nas jakieś zadanie. No. Stać! Czego? Spokojnie, jak to czego? Stary. Chcę wejść do miasta. No, przy okazji. Nie można do miasta. Jest ta, no... Krawantanana. Długo tak. Jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Okej, okay, tak jest. Okej. Okay. Oczywiście tak. Oczywiście. Nie wierzę. Nie wierzysz? A masz jakiś znak łodniego? O Jezu, nie, nie mam znaku. No i co? Całuj rączkę. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy, no ty pewnie, łod wielebnego. Myślę, że od kogo? Dobra. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Masz jakiś problem, stary? Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A jożem nigdy w życiu nie walczył. W ogóle, boję tak, się. Rozumiem. Martwiejcy, powiadasz. Proszę, panie. Dobra. A to może nie gule, tylko może coś mocniejszego. Jestem wiedźminem. 200 orenów. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów. Tak jest. I powiesz wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Bywaj, bywaj, ale zaraz. Wielebny tak, mówi... Tak. Gdzie mam szukać tych guli? Niedaleko karczmy z... A bywaj. To już wiemy. Nie bywaj, Geralt. Zachowuj się. Gdzie no dostanę Glejt? Zakon płonącej róży ma Glejty. Wieczny ogień pomaga w walce z zarazą. No to nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może wielebny będzie coś wiedział pewnie na ten temat. Tak.
On dużo wie. Bywaj. Nie bywaj, Geralt. Nie wkurwiasz z tym bywaj. Jakie macie problemy w okolicy? No ta Kartiona, czy jak tam, Choróbsko ludzi zabija. I aha, potwory też mamy. Potwory? Spoko. A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas, oj, dużo ich. Aha. Są te, no, martwiejce i są też elfy i koboldy są. Wilcy, aha, powiadasz. Ciekawe. Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej żem w nie kamieniami ku uciesze ciskał, ale się teraz boję. Coś takiego. No. Okej. Okay. Dobra, a co powiesz? Znalazłem na to? Dziwne krasnoludzkie kości. Mm-hmm. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. A, proszę. Spokojnie, Mikul. Tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Zoltanem powiadasz. A no właśnie. Dobra. Dobra. Tak też zrobimy. Kapliczka, okej. Okay. Tu jest ta krypta. Tutaj jest ta wioska. Tutaj w ogóle mamy parę domków. Nie wiem, czy teraz nie pójść w kimono. I pospać do nocy, żeby sobie te kapliczki rozpalić, co? Co o tym myślicie? Aha, drzwi zamknięte. Drzwi. Opuszczona chata. Ciekawe. Kufer, oreny, jak najbardziej. Nic więcej tutaj nie ma, chociaż... Paczka, proszę, proszę, 6 orenów. Majątek. Normalnie majątek. Okej, okay, tutaj też. Jakbyśmy się przespali do nocy, byśmy zapalili te kapliczki i byśmy z tymi pieskami powalczyli, bo te dzikie psy... Te dzikie psy właśnie pokazują się w nocy. Więc to też nie jest takie głupie. Okej, okay, tutaj coś jeszcze jest? Nie, nie ma nic. Spoko. Okej, okay, dobra, chodźmy dalej. No i tu się kurde nie prześpię. Co to za małpka? Ciekawe. I tutaj się kurde nie prześpię. Niedobrze. Niedobrze. Ej, gołębie. Sią mi stąd, a nie tu. Siedzicie i sracie na ścieżce. Dobra, tu mam tą jedną kapliczkę. Aha, pójdę tutaj, tamto, pójdę do krypty. Krypta mnie na razie kompletnie nie interesuje. Król Foltest znowu podniósł cła! To nie wróży nic dobrego! Dobra, rozumiem, że macie ciężko. Kurwa, nie macie tutaj nigdzie ogniska? Gdzieś blisko przekimałbym się, no come on! Aj, no i czuję, że będą problemy z tym spaniem. Drzwi, no, ciekawe, czy u niej się prześpimy. Nie bardzo chyba, co? Czego chcesz? Przespać się, o właśnie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Poproszę. Oj, ty, nie, Geralt, kurwa. Miałeś się przespać, a nie wstawać. Czego chcesz? Spać. Chcę spać. No. Dobra, do północy. Może tak z godzinę wcześniej. O, właśnie. Byśmy mieli trochę więcej czasu na rozpalenie tych kapliczek. Bo ile tych kapliczek mamy? 5. No, właśnie. Okej, przydałoby się wyjąć teraz miecz. Mhm. Oj, przy okazji zapomniałem, że z mieczem chyba troszkę szybciej nawet... O, biegamy, o, shit! Dobra, przy okazji się teraz chyba zajmę. Mhm. Okej. No, Geralt, bierz te... Bierz to. Potrzebuję ich 10, tak? Będę miał chyba koło...
No, będę miał już 5, dobrze. Czekajcie, czy idę dobrze, bardzo dobrze. Ale nie chowaj miecza, nie chowaj miecza. No, nam się jeszcze to chyba coś przyda, nie? O, proszę. Okej. Dobra. Bierz główkę jak najbardziej. Tak jest. Okej. Dobra, jedna kapliczka rozpalona. Tu mamy następną. Okej, dobra. I lecimy następne. Dzisiaj sobie powinniśmy to zapalić. O, widzę, że kolejne pieski. No. Okej. Bierz Geralt, z nich wszystko, come on. O Jezu, fuck. To zabierzone kolejne psisko. Dobra. No bierz, 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 bo nie mamy czasu. Dobra, jeszcze dwie główki, spoko. Dobra, teraz jak... Nie chowaj tego, nie chowaj tego, słuchaj mnie. Teraz jak wybiegną, to je pominiemy. Znaczy jak wybiegną, jak wyskoczą nam teraz te pieski, nie będziemy z nimi walczyć, bo nie mamy na to czasu. O tym też muszę pamiętać. Dobra, teraz tylko jak? Teraz prosto. Co to jest? Kochan. Aha, bo tu jest... Dobra, tu jest zajazd ten śmieszny. Co tutaj się dzieje, co? Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Trzeba by panienkę, a potem wychędożyć. No, to ja wam dam, kurka. Zobaczymy, jacyście mocni. No. Nie, co tu się dzieje, do cholery? To ty? Wiedźminie! Pomocy! Już, już. Nie wtrącaj się, białowłosy. Żadnych potworów tutaj nie ma. Tak. Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Nie tym tonem, stary. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Zabić! Zabić! Pożałujesz tego. Zobaczymy, jak jesteście mocni. No, Geralt, atakuj. Atakuj, 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 Geralt. Dobra. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Okej, no nie ma problemu. Oczywiście. Zaraz polecimy. Tylko sobie wszystko pozbieram z nich, co? Kurwa, miejsce mi się skończyło. Niedobrze. Ha! Komuś głowa tutaj spadła. Co to jest w ogóle? O, bazen, kurde. To może bym jednak wziął. Co to jest w ogóle? To ja to biorę. Dobra, ja mam cię prowadzić do domu, tak? Jakbyś mi powiedziała jeszcze, gdzie mieszkasz. Okej. Okay. Z drogi do domu mojej babci. Tak jest. No nie. Nie mów mi, że tam jest jej dom babci. No to zajebiście. O, no to super. Jezu, co to jest? Fuck. Cool. Tego jeszcze nie grali. No co on tutaj robi? Dawaj, dawaj, Geralt. Wszystko w porządku, skarbie. Miałeś coś w sobie? Możemy coś cię wyciągnąć? Dobra, chodźmy stąd.
ogóle po drodze chyba będą kapliczki, nie? Dobra, tyle dobrze. Nie chowaj, Geralt. Nie podoba mi się ten piesek. Ani trochę, i chodźmy może tędy. Tu mamy kapliczkę. Okej. Dobra, jeszcze zostały nam trzy, dobra. Szybko, szybko, skarbie. Coś czuję, że zaraz pieski się pojawią. Coś mam takie przeczucie, że zaraz się tu gdzieś pojawią. W ogóle jak tam na mapie jesteśmy? Jesteśmy, no... Kolejna kapliczka. O, proszę. Okej. Dobra. O, jest... Nie! Jak to nie żyje? Nie! Nie, jak to Wesen nie żyje? No, come on! Fuck! Nie, nie, nie! O, shit! Ale nam z auto zapis walnęło. Fuck. Oj, sorki za to. No nie wierzę. Nie, wiecie co? Zobaczymy się chyba za chwilę w tym samym miejscu, tak. Tak właśnie zrobimy, okej, zobaczymy się za chwilę. Okej, jesteśmy już z powrotem. Jak widzicie, w koło mamy pełno tych psów cholernych, ale niestety... Musiałam z nią szybko uciekać. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? No właśnie. Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. No to ciekawe. Jest tam cicho. Spokojnie. Aha. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. Zajmę się tym. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No, dobra. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Okej, nie ma problemu. Geralt, 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 proszę cię, wyciągnij ten cholerny miecz. Jezus, wkurwiają mnie te pieski, naprawdę. Kurwa, że tak powiem, zdechniesz. No, a milicja na tyle się przydała. Kurwa, dobij tego psa, Geralt, już nie mogę na niego patrzeć. Jeszcze jest jakieś psisko pieprzone? Chyba nie. Dobra, więc czeka nas randka, co? Ale gdzie jestem? Okej. Tak, 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 ale gdzie ma... Gdzie jest nasza ten? Fuck. Gdzie jest nasza koleżanka? To zadanie z nią, żeby się spotkać. Nie ma takiego zadania. Szkoda, jest jeszcze jednej głowy psa nam brakuje. Jest. Zajebiście, mamy to. Mamy to, jeszcze rozpalmy ten cholerny ogień. Tak. Zostało nam to w dwóch kapliczkach. A, nie interesujecie mnie teraz w ogóle. Walcie się ode mnie. Ten odcinek może być nieco dłuższy, ale chciałem to zrobić. Po prostu nie mogłem rozpalić tych kapliczek, jak miałem ją obok siebie, bo psy ją zabijały. I kurwa. I tyle wychodziło z całej roboty. Okej, gdzie jesteś, piesku? No, chodź tutaj. No. Okej. Dobra, Geralt, rozpalaj to. Bardzo dobrze. Bierz wszystko. Brak miejsca. No dobra, no to trudno. I tak mamy już 10 i tak. Szkoda. Może by się na coś przydało. Została jeszcze jedna kapliczka. Kurwa, nie chowaj tego pieprzonego miecza, okej? Okej, no. Gdzie jest jeszcze ta jedna kapliczka?
tutaj. Szybko, Geralt, bo znowu ten pies wleci. Dobra. No przecież wiedziałem, że nie pomoże. Co to za palenie kapliczek miało pomóc? No serio? Goni mnie ten piesek, czy nie? Dobra, później się przekonamy. Teraz spadajmy stąd jak najszybciej. Nie chowaj miecza, bo nie mam jeszcze czasu. Biegnij, biegnij, Geralt. Naprawdę. Jezu, tam jeszcze kręcą się jakieś psy. No, come on. Walczą jeszcze z jakimś, kurwa, milicjantem. Dobra. Dobijaj go. Ładnie. Ojej, Geralt, nie rób tutaj. Nie skakaj nad przeciwnikiem, tylko go atakuj, dobra? Fak, spóźniłem się. Okej. Dobra, te pieprzone psy, wreszcie mamy je za sobą. Drzwi, dobra. Kurde, bo tak teraz się zastanawiam, czy Vesna przeżyła to. No bo tutaj jeszcze pieski były na końcu. A ja tutaj jej nigdzie nie widzę. Vesna śpi. Mówiła coś, że jej pomogłeś. Dziękuję ci, kochaneczku. Spoko, że śpi, ale jej tu nigdzie nie widzę. No dobra. Trupa też nie znalazłem, więc może to przeżyła. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jezu, jeszcze walczyć z tym? Nie, to już mnie nie interesuje. Ja potrzebuję przespać się. Dobra, zajebiście, jeszcze pies mi się trafił, cholerny. Ej, potrzebuję snu. Właśnie, drzwi do domu wielebnego, może tutaj się prześpię. Przy okazji przydałoby mu się poddawać te zadania, co? Wielebny, wstawaj. Mów szybko. No mówię szybko. Zaniosłem tak wieczny ogień do kapliczek. Mm-hmm. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Ogień nie pomógł, stary. Mówiłem ci, że to nic nie tak da. Tak jest. Gdzie moja zapłata? A, tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. Dobra. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Oj stary, co cię to obchodzi? Że to ona sprowadziła na nas tak, bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Oj, coraz mniej mi się podoba, ojczulku. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Dobra. Zrób to i przyjdź do mnie. Przyjdę do ciebie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. No dobra. Ale to jeszcze nie koniec, stary. No właśnie. Słyszałem, że Kościół Wiecznego opuszcza. Owszem. Jeśli. Tak. Oto jest. Dowód. Nagroda jest twoja. Dobra. Okej, 100 orenów. No troszkę mało, ale niech będzie. Mów szybko. No właśnie. Chciałbym się dostać do miasta. Potrzebuję Glejtu. Wiesz coś o tym, wielebny? Co? Glejt przysługuje tylko zakonnikom. Ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. No to weź mi go, tak. Odstąpisz mi go? No. Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozumiem. No stary, troszkę wam pomogłem już. Dobra, może później zechcesz mi go dać. Nowy poziom, ale to sobie zostawimy na następny odcinek. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie też zalajkować fanpage'a, żeby być cały czas na bieżąco. A na dzisiaj to tyle, więc wiecie, cześć!